sygnałów na plaży jest bardzo dużo. No i jest kolejna znajdka. Jest to złotówka. I tym razem 10 groszy. Honor dzisiejszych poszukiwań uratowany. Za chwilę Wam pokażę, co to jest. Odkrywca historii, sklep z wykrywaczami metali oraz rodzinka detektorystów.pl zapraszają na film. Dotarliśmy do Stegny nad Morze Bałtyckie. Rozpoczynamy już nasz van life i podróże nad Bałtykiem. Rekreacyjne podróże, no i oczywiście podróże, które pozwolą nam też prowadzić poszukiwania z wykrywaczem metali. Nasz pobyt nad morzem od czego zaczynamy? Od jedzenia. Od jedzenia. Także najpierw się posilimy, a za chwilę zejdziemy, żeby zacząć poszukiwania. Ludzi jest bardzo dużo, pomimo że tak naprawdę to jeszcze nie ma sezonu. Dopiero początek kwietnia, a turystów masę. Tym bardziej spodziewamy się tutaj zebrać trochę waluty. Może uda się znaleźć jakieś... co? Złoto? Złoto. Coś nie tak nie do końca widzę przekonanie u Ciebie. Ale też jest okazja potestować nowe wykrywacze metali. Jest okazja jakby... powdychać jodu. Powdychać jodu, ale też śpiąc w samochodzie przetestować nowe nasze zakupy w postaci śpiworu czy też wygodnych mat. A jak będzie, to się okaże. Na pewno będzie ciekawie i wesoło. Pojedzone, no to czas ruszyć na plażę, nadmorską plażę. Troszkę się uluźniło z osób, które korzystają ze spacerów, bo jeszcze nie ma opalania. Będzie w miarę komfortowo, ale w miarę tylko dlatego, że będzie mniej ludzi, ale za to jest w miarę duża fala. I bardzo mocno wieje. I będzie wiało. Wykrywacze przygotowane. Ja mam swojego Xpedeusa 2. Mamy też sita. Ja mam swoje seksowne sitko różowe od firmy Swagier. A ja swoje stalowe. Będziemy się odróżniać na plaży. Natomiast na tą naszą dwudniową wyprawę też zabrałem drugi wykrywacz metali Rutusa Verse. Jesteśmy też tu po to, żeby między innymi uczyć się tych wykrywaczy i je testować. No i też przeżywać przygodę i przyjemne chwile. Zgadzam Także się. Zbieramy się i śmigamy na plażę. Co byś dzisiaj chciała znaleźć na nadmorskiej plaży? Może jakiegoś goldzika, nie pogardziłabym. Goldzika? A kasiory dużo czy mało? Jak będzie goldzik, to może być średnio kasiuty. To tego Ci życzę. I Tobie również. Dziękuję. Tradycyjnie, jak tylko wchodzę na plażę, to przy łódkach się kręcę i pierwszy sygnał jak dzwon. Odsuń się. O! Jest. I mam monetę. 2 złote. Ale chyba troszkę poleżała, bo ściemniała. Także dobrze się rozpoczynają nasze poszukiwania. Chciałoby się powiedzieć, że nad morzem bez zmian. Dużo ludzi, wielkie fale, no i konkretne sygnały. Gdzieś jest tutaj, jest tutaj. Już w sitku jest, o, wyskoczyła. Zobaczcie, jest tutaj moneta. Złotóweczka, jak nówka, można że powiedzieć, świeżo zgubiona. O. Sygnałów na plaży jest bardzo dużo, ale niestety nie takie, jak bym sobie tutaj życzyła. Mam od groma kapselków. Znalazłam złotóweczkę.
Ale jeszcze co najciekawsze, kochanie, chciałabym ci coś pokazać, co znalazłam na plaży. Moneta z 1935 roku. Jeszcze złoto Weimaru. Takie rzeczy to ja nie uwierzę, chociaż czasami znajdujemy na plaży, na tej plaży tutaj w Stegnie czy w Krynicy Morskiej przedwojenne monety, ale żeby od tak, od razu, co najmniej dziwne to. Oczywiście to taki malutki żarcik, chciałam krzyczka w bambuko wkręcić, a tą monetę znalazłam w mojej wykopkowej kurtce w kieszeni, no ale oczywiście nie dał się wkręcić w to. Gdzieś jest tutaj ten sygnał i to taki dosyć mocny, a jest tutaj, jest tutaj, odsłoniła się tutaj moneta, zaraz wam ją pokażę, ale jak ładnie to wygląda. Tutaj dokładnie widać, ale zobaczcie, jak to pięknie wygląda, jak moneta tak wystaje z piasku i uśmiecha się do mnie. Piękny widok. Takie poszukiwania to ja lubię, gdzie coś się dzieje, gdzie jest dużo sygnałów. Bardzo uwielbiam przyjeżdżać nad morze, słuchać szumu fal, od razu głowa inna. Tym razem 10 groszy. Blisko wody, poleżało, poczekało na mnie. Niestety, jak widać na plaży, może ci, co przed nami byli, to wyczyścili, albo po prostu ludzie tak mało gubią. Zobaczymy, co tym razem się pokazało. Jeden złot. I to jest kolejna złotówka z nadmorskiej plaży w Stegnie. Jak widać, turyści, plażowicze i spacerowicze zaczynają już gubić monety. I to się chwali. Ach, żebym ja tylko nie zgubił to, co znalazłem. Pierwsza godzina poszukiwań za nami. Początek był nawet zadowalający, bo wyszło kilka złotówek. Jesteś zadowolony z tego? No, dlaczego by nie? Ja się nastawiałam na trochę inne poszukiwania. No, ale to jeszcze przed nami, przecież nie kończymy poszukiwań. Jest sporo kapsli. Nocy będziemy robić? No, nie, do nocy się śpi. Natomiast, no co? Jest fala, jest szum morza, jesteśmy nad morzem, także tylko się cieszyć, że możemy tutaj być, że możemy prowadzić poszukiwania, że możemy uprawiać van life, sezon rozpoczęty, a te znajdki, one się znajdą, bo one czekają tutaj na jeszcze nas. Na nas, także chwila odpoczynku i ruszamy dalej. A ty niezadowolona tak w ogóle? No tak średnio bym powiedziała. No przestań. Wymagająca jestem. Ja też, ale jestem cierpliwy. No u mnie trochę gorzej z cierpliwością. Teoretycznie sygnał na monetę, a zobaczymy praktycznie, na co to jest. Dosyć głęboki sygnał. Jest już na wierzchu, zaraz zobaczymy, co to jest. Albo sobie pomogę pinpointerem. Spodnie mi w kroku pękają. Gdzie to jest? Gdzieś tu? Tu jest. A mu nie mówiłem, że sygnał na monetę. Zobaczcie, o. Zobaczcie, jest 10-groszówka. Ratujemy ją, żeby
jeszcze poszła w obieg, musimy ją przetrzeć o tym piaskiem, który jest wilgotny, i z drugiej strony to samo. A mówiłaś, że nic nie wychodzi, Ewelinko. A zobacz, ile monet w międzyczasie wyszło. Aż jedna. Taki żarcik. Bije ładnie. Ale oby to nie był kolejny kapselek. No kapselek może i nie. Ale od puszki. Zobacz, ja znalazłem grosiaka, ale zobacz jak nowy. Może dzisiejszy zgubiony. A ty? A ja jestem bogata o 55 groszy. No to a ja nie tylko od jednego grosiaka, bo jesteś bogatsza tym rzutem, ale zobacz ile dodatkowo kapsli ale się. Ale ja mam tych kapsli więcej. No tak, ja wiem, że ci ja co podchodzę to do śmietnika wrzucam, natomiast jakieś drobniaki zaczęły się pokazywać, bo się zmartwiłem, że mam za wysoko dyskryminację włączoną i odrzuca mi te monety, które są wykonane ze stopu metali, a jest ich coraz więcej w obiegu. Szkoda, że to takie małe te nominały. Nie no, trzeba się cieszyć z tego co jest. Tak jak mówiłem jeszcze wcześniej. Jeszcze nie sezon, tak się pocieszam. A ja uważam, że jeszcze nie skończyliśmy poszukiwań i wszystko przed nami. Także i duże nominały mogą się pokazać. Tak nie mówię tak samo. Nie mówię o kapslach, których jest tu na pęczki. Jest morze. Jest fala, jest szum, fal. No i musi być też akcent romantyczny. Zobaczcie, jaki sobie wymyśliła Ewelinka. Romantyzm jest trochę w tobie. Trochę? We mnie jest bardzo dużo romantyzmu. Tylko musisz skrzeszać to we mnie, a nie. Luknijcie jeszcze raz sami na to. 6 kwiecień 2024. Jest i Krzysztof, jest i Ewelinka, jest i serduszko. Jak za szkolnych czasów, Krzysztof plus Ewelina. Na swój sposób, to ja trochę jestem romantyczny. Ale lubię też randki z wykrywaczem i co ja na to poradzę. No i jest kolejna znajdka. Jest to złotówka. Powiem wam, że trochę mnie tak zmylił sygnał tej złotówki, dlatego że stała ona w pionie i taki dawała mi łamany sygnał. No i podkopałem, przewróciła się ta moneta, no i był już sygnał taki pewniejszy. Czasami takie sytuacje się zdarzają, ale trzeba być czujny i reagować na wszystkie sygnały i zmiany, które pokazuje wykrywacz metali. A tymczasem Ewelinka coś kopie, zaraz podejdziemy do niej i zobaczymy, co ona tam wyciąga z nadmorskiego piasku. I jak to na plażach bywa, alkohol niektórym smakuje. Najlepiej znalazłam od jakiegoś tam alkoholu i zostawili mi napiwek 20 groszy, żebym mogła po nich posprzątać to, co oni tutaj zostawili. Próbuję usunąć ten wózek z dobrej miejscówki, bo Ewelinka miała wizję, że w tym miejscu właśnie będzie najwięcej rzeczy. No ale jak to bywa, jest ironia losu. Nie da rady tutaj prowadzić poszukiwań. Nie da rady, bo ja tego nie przeciągnę. Na pewno. Nie dam rady. Ktoś pomoże? Nawet nie drgnie. Niestety poddaję się. Przyjdziemy tu jutro.
legliśmy trochę, żeby zobaczyć zachód słońca. Zachód słońca jest tam. Ewelinka patrzy na was. No bo ja muszę widzieć tu wszystko. Czyli ja będę relacjonował ci zachód słońca, bo patrzymy się w oczy, tak? Za chwilę się obrócę. A to mi się podoba w tym wszystkim najlepiej. Takie nasze dzisiaj romantyczne poszukiwania z akcentem... Wykrywacza metali. Z wykrywacza metali. Nie, pokręciłem, bo to miało być tak, że romantyczny zachód słońca z akcentem z wykrywaczem metali. Tak jest. Także pomału też będziemy kończyć poszukiwania na plaży i będziemy zwijać się do samochodu, bo trzeba przygotować się do spania na nockę, no i oczywiście zjeść coś jeszcze przed snem. Tak jest, bo już mi burczy w brzuszku. Burczy ci w brzuszku. A ja myślałem, że to burczą fale, nie, fale szumią. Fale szumią, to mój brzuszek burczy. A, ale muszę ci powiedzieć, że słońce już zaszło. Amen. Amen. I jest kolejna moneta. Na pewno jest to zeszłoroczne 10 groszy. Tak mi się wydaje. Podglądam. Podglądasz? Poka mnie to. Proszę. Proszę, proszę. Tak, dokładnie, 10 groszy. Zeszłoroczne albo dalej, bo tak źle wygląda, że masakra, że masakra. Honor dzisiejszych poszukiwań uratowany. Za chwilę wam pokażę, co to jest, ale nawiążę, gdzie to znalazłem. Bo bekę kręciliśmy z tych 10 groszy, które leżało tu z zeszłego roku i prawdopodobnie uchowała też się jeszcze z zeszłego roku piątka w tym miejscu. Już ją łopczyszczę i zobaczymy, czy to jest tegoroczna, czy zeszłoroczna, czy przeleżała tutaj. Już to robię, już to robię. Nie, też z zeszłego roku. Zobaczcie, ma ciemny nalot albo co najmniej z początku roku, także cieszę się niesamowicie, bo dzisiejsza wyprawa, jak wcześniej mówiłem, jest uratowana, no bo wyznacznikiem u nas dobrych poszukiwań na plaży zawsze jest piątaczek. No i jest ten piątaczek, który mordkę mi ucieszył. Banana mam jak nic, co najmniej może go nie widać na zewnątrz, ale wewnątrz. To jest tylko 5 zł, a dla mnie aż 5, bo jest uratowany honor dzisiejszej wyprawy. Także prawie że bank rozbity. Na nockę przestawiliśmy auto w bezpieczne miejsce. Blisko kibel. Tak, blisko kibel. Otwarte, nie otwarte. No co jest? A może było cały czas otwarte? A może być, ja tak potrafię, nie? No. Także trzeba wykrywacze zapakować i szykować się do czego? Do wyra. Do wyra, jeszcze coś zjeść. Także... Ubrać się w kożuchy. Bo jak co, ale chłodno się zrobiło, ja to czuję po dłoniach. No ba. Jeszcze jest wiosna, nie lato. Dzisiejsze poszukiwania zamykamy. Natomiast całe podsumowanie tego, co znaleźliśmy, głównie monet, bo biżuterii nie było, zobaczycie jutro po naszym śniadaniu. Jak się wygrzebiemy, rozstawimy nasze stoliki, przeżyjemy nockę, to się pochwalimy, co znaleźliśmy. Myślisz, że nie damy rady? Damy radę. Rozgrzejemy się. Zachęcasz mnie? Nie. Nie, no to kończymy jak coś, nie? Kończymy już dzisiejszy nasz filmik i do zobaczenia rano. Do zobaczenia. Gdzie filmik? Co ja mówię? A co mówisz? Że kończymy filmik z tego wszystkiego, nie? Nie kończymy filmik, tylko kończymy dzisiejszy dzień, żeby zobaczyć się rano. Także do zobaczenia rano. Do zobaczenia.
witamy Was serdecznie w kolejnym dniu poszukiwań i pobytu nad morzem. Tak jak wczoraj wspominaliśmy, dzień zaczynamy od przygotowania się na kolejne pójście na poszukiwania na plażę, ale zanim to zrobimy, zrobimy małe podsumowanie, co udało nam się znaleźć podczas wczorajszych poszukiwań. A jest tego sporo. Moje 10 rajświeningów znalezione w kurce, ale znalezione. 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 złotych, 38 groszy. To z wczorajszego naszego wypadu. Daje to ogólnie 18 monet, czyli po 9 na głowę. Ale ja biorę te większe nominały. Statystycznie nie jest źle, tym bardziej, że jeszcze nie ma sezonu. Natomiast tym podsumowaniem będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. A co znajdziemy na plaży w Stegnie i w innej miejscowości nadmorskiej, pokażemy Wam w naszym odcinku. Także serdecznie Wam dziękujemy, że nas oglądacie i do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia. Odkrywca historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną, raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.